Dziś beatyfikacja księdza Jana Machy. Uroczysta msza święta rozpocznie się o godzinie 10 w katowickiej katedrze. Transmisja z uroczystości na antenie naszej stacji. Ksiądz Jan Macha urodził się 18 stycznia 1914 roku w Chorzowie Starym. Jako kapłan pomagał ofiarom hitlerowskiego terroru. Aktywność charytatywna księdza Machy nie uszła uwagi Niemców, mimo ostrzeżeń nie przerwał działalności. We wrześniu 1941 roku został aresztowany, podczas licznych przesłuchań był torturowany, ale się nie załamał. Prosił Boga o przebaczenie oprawcom. Po zaledwie trzech latach kapłaństwa zginął przez ścięcie gilotyną. Proces beatyfikacyjny księdza Jana Machy rozpoczął się w 2013 roku. Mottem procesu stały się jego ostatnie słowa. Żyłem krótko, ale myślę, że cel osiągnąłem, mówi postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Machy, ksiądz Damian Bednarski. Ten proces tylko na światło dzienne wydobywa jego heroiczność postawy, zachowania i męczeński charakter śmierci. Beatyfikacja księdza Jana Machy to wielka łaska i dar Bożej Opatrzności, podkreśla metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc. Chcemy, żeby był takim światłem ze Śląska, który nas będzie prowadził, który będzie nas inspirował do działalności charytatywnej, do służby drugiemu człowiekowi. Bo on właśnie w służbie drugiemu człowiekowi oddał swoje życie. Jak zaznacza ksiądz Damian Bednarski, ksiądz Jan Macha może być patronem wielu dzieł. Na pewno naszego śląskiego seminarium duchownego, ale w ogóle osób przygotowujących się do kapłaństwa, młodych kapłanów, także dla tych, którzy udzielają się w sposób charytatywny, ale i dla młodzieży skupionej w KSM-ie. Msza święta beatyfikacyjna księdza Janamachy rozpocznie się dziś o godzinie dziesiątej w katowickiej katedrze pod wezwaniem Chrystusa Króla. Transmisja z uroczystości w telewizji trwam.